Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Marta i są wszyscy obozowicze z obozu w Stajni Iskra, właśnie jesteśmy na obozie. I zaraz będziemy nagrywać wolturerkę. Robimy to tak, że najpierw ja pokażę obozowiczom ćwiczenia na koniu, a później oni będą wykonywać to wszystko, co ja robiłam. Także idziemy do koników i robimy zadania. Słuchajcie, brałam udział kiedyś w nowej odznace wolturzeckiej, to po wolturzecku wstępie przechodziliśmy w taki sposób, jak to był nasz pierwszy raz, że jedna osoba szła, a sekundowała osobę, która wsiada. Czyli tak jak my wrzucamy was czasem, jak nam spadniecie z koni, tak? Za nogę i wrzucamy, także jak koń wstępuje, osoba, która chce wsiąść, idzie, trzyma się grzywy i tutaj pasa, noga do góry i wstępie, tak jak koń idzie, to my musimy z ruchem konia skakać i osoba sekurująca trzyma osobę za nogę i na trzy wskakujemy. Albo możemy po prostu w stój. Także w stój najpierw, także albo w stój. Zejść, dobra, też tak możemy zrobić. Za mną. Później wam pokażę, jak się schodzi po wolturzewsku też, tak? Czyli będziemy wchodzić, spacerować z koniem po wolturzewsku też w ten sposób, żebyśmy troszkę w taki sposób... Po wolturzewsku się wsiada raz z jednej, raz z drugiej. Aha, okej. Ale możemy z drugiej, jak chcesz. No bo z drugiej, bo mam taki nawyk po prostu. Obydwa małe grzyby. I już noga i na trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, siedzę. Pierwsza jest postawa wolturzerska, czyli robimy coś takiego, że dajemy ręce na boki i palce w dół, odwrotnie niż jak się jedzie na koniu, da się pięty w dół. Dajemy palce w dół i siedzimy tak. Nie wiem, czy wiecie na przykład, jak wygląda postawa wolturzerska. Możemy tutaj wam przy okazji zaprezentować. Ja byłam uczona tak, że tak jak my jesteśmy uczeni, że w siodle jest pięta w dół, to na wolturzerce jest inaczej, czyli my musimy w taki sposób mieć. O, właśnie tak. Na balecie? Jak na balecie. Ręce wtedy w ten sposób, jest głowa wysoko, brada wysoko, uśmiech i to jest przywitanie. Tak? Na obrazową odznakę wolturzewską właśnie jest taka postawa i z takiej postawy zaczynamy różne elementy. I już. No i mamy tutaj, słuchajcie. I razem jest wygodna. To jest na klęczka, czyli robimy coś takiego. Nie wiem, czy dobrze to robię, tak? Coś takiego i tak? Jest. I tak. Dobrze. No, świetnie. To z takiej postawy przytrzymujemy się, no nie mamy typowego pasa wolturzewskiego, więc przytrzymujemy się grzywy albo wodzy. I z takiej postawy wchodzimy, siadamy tak jakby na kolana, na klęczka. Łapiesz się wodzy, tak. Nogi pod siebie, okej. Okay. Nie, jest okej. Okay. I teraz musisz przytrzymać kolana tak pod siebie, no? Bardziej tak pod brudę, tak jakbyś się nie skoczyła. O, ten sposób. No i co, i mam takie? Tak, i teraz się wyprostuj, biodra bardziej do przodu i ręce w bok. Okej, i mamy też odpływę spać. Musimy się stoi. Oni robią rozgrzewkę. I teraz jest kółeczka. I, o właśnie, coś. O, wow! Super. Na razie się przełamujemy do kręgu. Łatwiej jest w kusie. Trzymać, nie trzymać się. Na razie się trzymaj. I uwaga. Tak przed siebie. O, to jak kusują. Okej, możesz wrócić tak do pełnego siadu. Już tak chcę. Mocno się przebiega. No. Okej. Dobra, młynek, czyli obrót. Też niektórzy mówią zegarek. A, jeszcze dobrze, tak ładnie. I słuchajcie, jak my robimy taki obrót, to przy postawie wolturzewskiej ważne jest, żeby mieć jak najbardziej dostęp do nogi, bo musimy elegancko wyglądać w wolturzewsku. Czyli jak robimy obroty, to musimy proste nogi. Można wejść? O właśnie. Nie, jestem w ścianie, nie jest dobrze chyba tego. No, tutaj prosta noga, tak jak... O właśnie. Chcemy jak najbardziej paluszki tak wyciągnięte, proste kolano. Super. No, powiem ci, że ty byś się nadawała na wolturzetkę. Ona chyba ćwiczyła przed obozem, trenowała. Nie,
Siedzę. Bo jak ja mam lekcję języka, nie? To obok mnie. Deska. Tak? Nie, podnieś się na pasie do lądowania. Tak, to jest deska. Jakby na konia położyć, prostujesz nogi na zad. Aha, dobra. Tak, czyli do rzepu ogonowego. Złącz stopy i teraz chcesz tak jakby na tych stopach umieść troszkę tyłek do góry. Wiemy, jak się nazywa deska. To jest bardzo trudne, słuchajcie. Jest, serio. Okay. Jaskółka, czyli to było coś takiego, że jedna noga jest tak i na krzyż, tak? Czyli podnoszę tą nogę, tak, ale to trzeba zrobić ładniej, nie tak jak ja, albo tak. I teraz robimy jaskółkę, czyli prawa noga do tyłu i do góry wynosisz, a w ogóle i stój. Dobra, i teraz prawa ręka właśnie przed nami i lewa noga. O, właśnie na krzyż. I to jest kolejna, słuchajcie, figura brązowej odznaki. I próbuję w wstępie. Dobra, ale na drugą górę. I uwaga. Nie, nie polecę. Nie. To jest, słuchajcie, bardzo ciężko. Okej, brawo za odwagę, słuchajcie. Możemy bić brawa. No super. Super. Brawo. Stójka, ale to ja zdejmę buty, bo nic nie zrobić. Czyli ja stójka w stójce zrobię. Dobra. O Jezu, ja się na boki boję. To jest stanie na panu, najpierw stój, potem w stępie. Ogarnij w buty, żeby go mogło... Jak najbardziej. Ciskać do panu? Mamy, jest ciepło około, jak najbardziej. Marta, pój się. Ja nawet w stępie tego nie zrobię. Okej, okay, i ręce na bok. Okej, okay, słuchajcie, na bok. Zaczniemy iść w taki sposób. Będziemy iść w taki sposób? Tak. Najpierw podnosimy, o, właśnie w ten sposób. I się nie wyprostuje, Ale i tak, zobaczcie, ile się udało. Zobaczymy, jak jeszcze wyjdzie. Jeszcze raz? Wow! Ale przeszła kawałek. Jeden kroczek był. Słuchajcie, zobaczcie, koleżanka sobie świetnie radzi. Jest lepsza ode mnie. No ale patrzcie, co robi! Super! Dobrze! Halo? Okej, i siadamy. Co? Jak jest? Dobra. Próbujemy ruszyć, czy nie? Nie. Tylko ugnij troszeczkę sobie kolanka, żebyś mogła mieć... Jak wiesz, palasować ręce. O tak, łatwiej będzie się utrzymać. Dobrze, stój! Lepiej niż ja! Lepiej niż ja! To jest uodporniony zwierzę. No, super. I spróbuj jeden zębok. Utrosuj się. Właśnie, jakby to tam nie trzeba. Dobra, okej. Okay. I teraz ty siadasz? Nie, ja już staję. Nie, masz rację. Dobrze. No i super, widzisz? Dziękuję, koniec, jest super. Okej, okay, to teraz super. No i wstajesz, brawo! Okej, okay, i odsiadamy. Super. Indianin, czyli tak. Super, zobacz! Ja robiłam na tej drugiej budce. No i co? Tam było łatwiej. Co jeszcze próbowałam to zrobić, jakoś tak porządnie. Ale bardzo fajne ćwiczenie. Może my jeszcze po damsku? Tak. Próbujemy wstępie? Uwaga! Uwaga, Marta spada. W pusie też? W pusie też możemy. Ja
Ja się będę mocno trzymać grzyba. Ja się pasa trzymałam, grzyba to tam mi się też bujało. Dobra, musisz się troszkę odsunąć. I uwaga, próbujemy. Słuchajcie, kibicujemy Marcin, żeby nam nie spada. Jakie odczucia? Hit, w ogóle nie czuję, jak miała się zsunąć. Okej, okay, hamujemy. Nie czuję. Dobra, tyłem mam zakończyć, czy coś? Możesz tyłem i możemy sobie zaraz sobie zagalopować, nie? Ale nie tyłem. Nie, co? Dobra, usiądź sobie tyłem. Koniec walterzerki, jedna z dziewczyn postanowiła zrobić coś mega, mega trudnego, a mianowicie udało jej się zrobić mostek na koniu. Ja byłam pod wielkim wrażeniem, jak jej to wyszło i za chwilę pokażę wam efekty tego. I do góry. Super! Ale jak... No i słuchajcie, jak się podobała walterzerka? Możesz pogłaskać, możemy pogłaskać, że nam dała fajne ćwiczenia. Basia też zasługuje na słuchajcie, poklepanie, stoi tam sama, samotna. Co Basia zrobiła? Ej, sekunda. Miłości jej brakuje. Pani Mikaelina. Cisza na planie! To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Walterzerki. Dajcie znać, jak wam się podobało i która figura według was była najciekawsza, które tutaj robiłyśmy. I co? I pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach w górę i oczywiście zapraszam nas do stajni Iskry na obóz. I żegnam się z wami. Pa! Pa!